Władca numer 15 w stosunku do osób wody, jego zwycięża zawodu z Narzędzia Kaczewa, to mam problem poszczególnie w środku. Proszę. Patryk Zapała, menadżer klubu bokserskiego Sicario z Koszali. Turniej bokserski Let's Go Champ, organizowany przez klub bokserski Sicario z Koszalin. Impreza dla młodzieży i dzieci od 4 roku życia jako w formie walk pokazowych. Natomiast starsze roczniki już mogą rywalizować na walkach niepunktowanych, na ringu mniejszym jako sparingi. Natomiast ring, który jest bezpośrednio za mną, walki punktowane przez sędziów. Liczba uczestników tak naprawdę oscylowała w granicach 110 zawodników, natomiast udało nam się zorganizować walkę i sparingi dla 84 zawodników. Ze względu na to, że były różne wagi i doświadczenia, musieliśmy dobrać tutaj sprawiedliwie zawodników. Oczywiście mamy 14 klubów dzisiaj na tych zmaganiach z trzech województw: wielkopolskiego, zachodniopomorskiego oraz pomorskiego. Tak naprawdę hala Broniewskiego spełniała wszystkie nasze wymogi. Jest to nowoczesna sala, mamy wiele szatni, jest obiekt, który pozwolił nam tak naprawdę rozstawić dwa ringi. Jest przede wszystkim skłoniła do nas do tego powierzchnia i jakość sali. Zachęcam wszystkich do trenowania dyscypliny boks. Zapraszam oczywiście jako menadżer do klubu bokserskiego Sicarios. Zajęcia tak naprawdę odbywają się od poniedziałku do piątku. Zaczynamy od 4 roku życia w formie walki bezkontaktowej. Tak naprawdę mamy klubowiczów od 4 lat, bez limitu. Trenują u nas ludzie starsi, w kwiecie wieku tak naprawdę, więc zapraszamy wszystkich, jeżeli ktoś chce zadbać o swoją sylwetkę, porywalizować troszeczkę. Zdrowa rywalizacja nikomu nigdy nie zaszkodzi. Thank you.